Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. Dzisiaj kontynuujemy dyżur na stacji Przelinii. Pozwólcie, że sobie chowam but. Może jeszcze raz. Okej. Okay. Przewrócimy sobie. 32.045 zgłasza się z minutowym opóźnieniem, za które przepraszam. Nie ma problemu. Wyjazd już się podaje. Sześćdziesiąt jeden, 138, zgłoście do Szelik. A to chyba w ogóle bord jest 61 138. Też chyba jest bord. No też. No już jest po prostu, wiecie, taka godzina, że ludzi coraz mniej jednak na tym serwerze, nie? A, bot. Jest nawet napisane. Odjechało, ale wiesz, że jeszcze nie odjechało. Przelidzi zgłaszają. Halo? 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 Nie było mnie słychać? No dobrze. Trzeba będzie się ciągnął. Będzie się ciągnął za towarkiem. To też jest z drugiej strony.
Jeszcze tutaj. O matko, jeszcze kawał czasu tam najmniej. Co, że może się nie zrobił, rób. Ale dalej czasu nie. Korytów na odbiorze. 61-38 odjechał o 23.03 po torze numer 2. Ja wam dzięki. Dzięki. I 16-145 też. Właśnie, jedzie. Korytów na odbiorze. Pociąg 61-138 odjechał o godzinie 23.05 po torze numer 2. Przyjąłem, dzięki. Dzięki. Nie wiem, czy on mnie słyszy, bo ja mam lekkie opóźnienie na mikrofonie względem tego, co mówię. I mnie to zastanawia. Ma tu ładnie osobówkę, jedzie prosto do towaru, nie? Bardzo ciekawe zjawisko. No i 31-140.
O, ale to cię coś jest. To fajne. Zobaczcie, ile pociągów jechało, które w ogóle nie dojechały. Jest hit. To jest hit. Potwierdzony pociąg. No i czekamy. Na pociąg jedzie 30.40. Do Skorytowa powinien też jakiś pociąg przyjechać 14.145, który będzie ustępował toru na 16.45, po czym wjedzie 146.050 i będzie ustępował toru na 13.145 i potem sobie ładnie pojedzie. To mi już aż tak długo chyba dyżurować nie będzie. Moim skromnym zdaniem. Leci tutaj dalej się ciągną. I ciągną, i ciągną. To ja towar jedzie pierwszy.
Korytów na odbiorze. 31-140 odjechał o 23.14 po torze numer 2. Miałem, dzięki. Dzięki. No naprawdę, no taki spokojny, po prostu sobie dyżurek w tym rejonie, no, nic się nie dzieje, nie ma żadnych spięć, niczego, nie? Tak by człowiek chciał, aby było zawsze. Chociaż teraz, jak te wszystkie pociągi naprawdę będą tak przejeżdżały, to będzie się działo. A ten jedzie przed czasem. 13.140. Czy ja tego nie będę musiał opóźniać? O, fajnie. Przeliki zgłaszają. Pociąg 14-135 odjechał o godzinie 23.15 po torze numer 1. Przeliki przyjęły, dziękuję. Przeliki przyjęły. Przeliki przyjęły, halo? A, nie działa, super. Przeliki przyjęły. No jeszcze 145 jedzie na boczek. Ej, nawet się pokazuje. 31-140 przelot do Grodziska Mazowieckiego podano. Przeliki zgłaszają. Uprzedzam o pociągu o wyższym priorytecie ekspresie, także ten, co do was jedzie, możecie go ściągnąć na bok. Jasne, przyjąłem, dzięki. Dzięki. do Szelik. do Szelik. Zgłaszam się. Podany wjazd na boczek, przepuścimy ekspres. Podany na bok, dzięki. Wszystko jak powinno być. Nawet, drodzy państwo, zobaczycie to już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.